Sobota, 24 maja, województwo świętokrzyskie. Jesteśmy w Busku, idziemy do pomnika przyrody Sosna Pospolita. A tak to wygląda. I co, fajne drzewo, nie? No. Pierwszy raz widzę, żeby drzewo miało na wierzchu korzenie. Ciekawe. Jesteśmy w Nagłowicach. Idziemy zobaczyć Muzeum Mikołaja Reja. Dokładnie. To jest miejsce, w którym mieszkał i tworzył swoje dzieła. Mikołaj Rej. Muzeum Mikołaja Reja mieści się w worku szlacheckim, który zniósł w końcu XVIII wieku Kacper Walewski, herbu kolumna, poseł na Sejm czteroletni, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kim był Mikołaj Rej? Już wam mówię. Pisarz, patriota, bojownik o literaturę w języku ojczystym, żył i tworzył tutaj właśnie w Nagłowicach. Za mną oddali widać zamek w Olsztynie. Jeden z zamków leżący na szlaku Orlich Gniazd. Znalazłem jakąś skamielinę. Pierwsza wzmianka o Zamku Olsztyńskim pochodzi z 1306 roku, chociaż już dziś wiadomo, że ten zamek został wybudowany dużo wcześniej.
kolejny na naszej liście zamków. Zamek Ostrężnik. Tu jak widzimy cały szlak Orlich Gniazd. Chodzimy ścieżką pieszą w kierunku zamku Ostrężnika. Tak jak widać, niebieski szlak prowadzi na zamek. Rezerwat przyrody Ostrężnik. Faktycznie ruiny. Kolejny nasz cel. Mirów Bobolice. Zamek w Mirowie. Pierwsze wzmianki o tym zamku są z 1405 roku, kiedy należał do rodziny Kozigłowskich. Obecnie właścicielami zamku jest rodzina Laseckich, którzy są również właścicielami zamku w Bobolicach. Kolejny zamek, tym razem... Bobolice! Zamek Bobolice. Tak. Zamek w Bobolicach uczestniczył w drugim plebiscycie National Geographic na 7 nowych cudów Polski. Ciekawostką jest to, że właśnie na tym zamku został zrealizowany teledysk do animacji Disneya Merida Waleczna. Przed nami zamek Bąkowiec w gminie Morsko. Zamek położony w miejscu, gdzie stoi również ośrodek wypoczynkowy. Jak widać, za mną ośrodek wypoczynkowy, także jak najbardziej można spędzić noc w okolicach zamku Bąkowiec. Zamek Grudzieniec w Podzamczu. Ruiny zamku Grudzieniec należą do największych i najbardziej malowniczo położonych wśród powstańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Za nami schron bojowy Ringstadt 58C typu Tobruk. Tutaj widzimy zamek Grudzieniec pod Zamczu w całej swej okazałości. Thank you.
Czekamy do bramy. Może ktoś otworzy. Echo. Echo. Dom Lepien. Niestety na zamek Rapsztyn nie wejdziemy. Pada deszcz dość mocno, dlatego tylko z dołu jedynie przedstawię go na filmie. Poza tym oficjalnie jest jeszcze zamknięty z powodu epidemii.